Słuchajcie, jest to mam karty informacyjne z udzielonej ambulatoryjnej pomocy w dniu 2017-06-03. Muszę to przeczytać, kurwa, twoja nie mać. Nie musisz! Muszę, kurwa! Bo zaraz znowu pierdolić! Kurwa, 4000 ludzi na streamie piątkowym, kurwa, zapaść mam w chuj! Kurwa, a oni, że to ustawiamy, kurwa, znowu do mnie w kurwie się tylko będą, ty. Myki się malno, Rafał Mordko. Ogarnij się trosz, bo możesz mieć poznij poważne problemy ze zdrowiem, a chyba wszyscy tego nie. Chcemy pozdro mordu, piątek. Dziękuję. Piąteczkę, stary, ale daj dokończyć mu teraz. Pacjent przywieziony przez ZRM z powodu ból brzucha od kilku dni. Pacjent pod wpływem alkoholu zgłasza ból brzucha i dolegliwości neguje. Fizykalnie tkliwość brzucha po stronie lewej. Brzuch miękki, tkliwy we wzdłużu i podbrzuszu lewnym. Gold flama po stronie lewej. Wydolny KO, źrenice równe, symetryczne, reaktywne. Po leczeniu poprawa samopoczucia i ustąpienie dolegliwości. Pacjent niespokojny odgraża się swojej dziewczynie, która weszła do SOR. Od razu chciałbym teraz coś wyjaśnić. O 4 rano, po 4 rano, generalnie decyzja zależała do tego, żeby ktoś mnie ze szpitala, kurwa, nie trzeźwy odebrał. Wiecie, co zrobiła Marlena? Jak ją ta pozwoli wejść, powiedziała im, żeby mnie zamknęli w pizdu. Wiecie, co oni zrobili? Wezwali policję, kurwa, bo tak musieli. I tu jak pisze, ze względu na znaczny wpływ alkoholu i brak możliwości nadzoru trzeźwej osoby dorosłej w domu, wymaga obserwacji w ramach OPPA. Może być przewożony policyjnymi środkami transportu. Przeprosiła mnie, spoko, kurwa, ja rozumiem, że nerwy i w ogóle. 2017-06-03, alkohol etylowy w surowicy, etanol 2,90H. Tyle, kurwa. Poniosło mnie, kurwa, no i tyle, no co. Się najebałem wódką, wiecie, ojebałem z 5 browarów, kurwa, wyjebałem do tego litr wódki i chuj. No. I generalnie już się prawie znalazł na tym, kurwa, dołku, ale kurwa, ten koleżka, pamiętacie tego koleżkę, co z nim w piątek chlałem? Damian. Generalnie on i jego dziewczyna jakoś tam ugadali, kurde, żeby naprawdę zajął się mną, tak, na własną odpowiedzialność w ogóle. I oni tam w ogóle, tam była też sytuacja, że oni musieli zadzwonić do swoich przełożonych, tam ci policjanci i w ogóle. I naprawdę, to już ostatnie moje tłumaczenie tej sytuacji. Jak ktoś się mniej więcej zapyta o to, naprawdę ignoruję to, mam to w dupie.